na pasiece piękny oblot. Wszystkie ule się oblatują. Pierwsze pięć to są ule wielkopolskie. Na czterech zazimowane jako 2×7. Ostatni wielkopolski to jest 1,5×7. Następne 5 to jest, są ule Langstroth 3/4. Polbarta tak zwane. Co my tu mamy za pszczoły? Mieszanka bukwastów i krainek. W pierwszym ulu są pszczoły bukwastowe Mariusza Chachoby, w drugim F3 po polbartowych pszczołach, w trzecim bukwastów Mariusza Chachoby. H47. Jest ten zapach, jaki jest w czerwcu, podczas kwitnienia tego standardowo sianej faceli, ale czuć nektar i ta facelia nektaruje. W nocy był lekki przymrozek, teraz po tym przymrozku musi bardzo ładnie nektarować, bo pszczół jest na grubo. Dalej, oddali. Jest takie zarzucone pole rzepaku. Jest od Micha, choć łopucha, nie wiem. Nie wiem, czy to odnicha, czy łopucha. W każdym razie tam też jest pewno pszczół i stamtąd też noszą. Piękny październik.